Chciałam od razu na początku powiedzieć, że ogromnie dziękuję za zaproszenie i możliwość porozmawiania dzisiaj z Państwem, ponieważ bardziej liczę na rozmowę, wymianę doświadczeń. Sama zaoferuję Państwu pewien pomysł na to, jak można myśleć o doświadczeniach, które są na pewno Państwa udziałem, jako osób funkcjonujących w różnych i pomiędzy różnymi światami kulturowymi. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że dziękując szczerze i serdecznie organizatorom, chciałam powiedzieć, że dzięki temu dzisiejszemu spotkaniu znalazłam się na uczelni, na której studiowałam ponad 30 lat temu. A jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj w jej murach przemawiać i cieszę się, że mogę przemawiać właśnie do Państwa. Wykład, który zaplanowałam, wyrasta z mojej praktyki i to praktyki jako naukowca i jako człowieka. Bo mogliby Państwo pomyśleć, że to zakrawa na zuchwałość, że przyjeżdża ktoś z Wrocławia i chce Państwu opowiadać coś na temat komunikowania międzykulturowego, skoro jest to Państwa udziałem codziennie. Państwo bez przerwy komunikujecie międzykulturowo, kiedy się budzicie, pracujecie cały dzień, funkcjonujecie w swojej rzeczywistości, a może nawet śnicie Państwo międzykulturowo, kto to wie. To może na swoje wytłumaczenie powiem tak, to nie tylko zuchwałość, jest to swego rodzaju wyzwanie, bo być może Państwo skorygują pewne wnioski, do których dochodzi się patrząc na ten fenomen z perspektywy badacza, ale sama jestem również praktykującym multiplikatorem różnych systemów kulturowych. Jestem silnie związana również z kulturą niemiecką. Wiele lat mieszkałam w Niemczech, również tu w Berlinie. I myślę, że dzisiaj będzie okazja, żeby porozmawiać o tym, co chciałabym Państwu zaproponować. A cóż to takiego jest? A Państwo od czasu, kiedy funkcjonujecie w sferze, którą nazywamy jako badacze międzykulturą. To znaczy, że przemieszczacie się Państwo pomiędzy dwoma światami kulturowymi, tą kulturą wyjściowej, której Państwo zrastali, oraz w tej kulturze, którą zastaliście Państwo zmieniając swoje miejsce zamieszkania, ewentualnie bardziej to komplikując, na pewno są wśród Państwa osoby, które już się tu urodziły, ale ciągle związane są z miejscem pochodzenia swoich przodków, swoich rodziców. Jak na to spojrzeć, jak ogarnąć to naukowo i jak wyjaśnić, skąd biorą się różne doświadczenia, jak wyjaśnić to, co Państwa być może na samym początku, kiedy zaczęliście w tej międzykulturze, czyli między tymi światami funkcjonować, zaskakiwało, irytowało, denerwowało, śmieszyło. A właśnie dokładnie tym zajmuje się komunikacja międzykulturowa. Badacze komunikacji międzykulturowej próbują wyjaśniać, dlaczego tak często jest tak trudno nam się dogadać z ludźmi, którzy funkcjonują w innym świecie wartości, w innym świecie reguł, w innym świecie zachowań i postępowania w konkretnych sytuacjach. Samo komunikowanie międzykulturowe, proszę Państwa, to jest coś, co robią ludzie od zawsze. Zawsze ludzie ze sobą komunikowali na tej płaszczyźnie, ponieważ od zawsze funkcjonowały różne wspólnoty ludzkie. Komunikowanie międzykulturowe nie zakłada tylko i wyłącznie tego, że komunikują ze sobą ludzie, którzy posługują się różnymi językami. Owszem, język jest kryterium, które wyróżnia, ale nie jest jedyną możliwością takiego funkcjonowania. Proszę Państwa, jeśli mówimy o komunikowaniu między różnymi pokoleniami, a Państwo są tutaj Uniwersytetem Trzech Pokoleń, to również międzypokoleniowa komunikacja jest komunikacją międzykulturową, ponieważ ona wychodzi już z odmiennych wizji świata. Bo tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego jest to, jak postrzegamy świat, jak go oceniamy, jak go rozumiemy i jak go interpretujemy. Na początek jeszcze powiem kilka zdań naukowo, a potem przejdę do rzeczy. A więc czym zajmują się badania nad komunikacją międzykulturową? Z jednej strony dotyczą one komunikacji językowej. Któraś z Pań tutaj w kuluarach była przekonana, że ten nasz wykład dzisiejszy będzie dotyczył komunikowania werbalnego. Chciałam Państwu powiedzieć, że komunikolodzy nie zajmują się takimi sprawami, bo to raczej domena językoznawców, którzy badają systemy językowe. To, co interesuje kulturoznawców czy badaczy komunikacji, to jest na przykład to, dlaczego w pewnym języku nie ma jakichś pojęć, albo dlaczego w jednym języku jest jedno pojęcie, a w innym jest siedem, które są stosowane w zależności od kontekstu.
To, co interesuje kulturoznawcę, to jest semantyka kulturowa, czyli znaczenia, które te pojęcia niosą. Państwo doskonale to znają. Pojęcia mogą wyglądać bardzo podobnie, mogą być wręcz bliźniaczo tożsame, a tak naprawdę oznaczają coś zupełnie innego. Na pewno Państwo doświadczyli czegoś takiego, że pojęcie wolności w naszej kulturze, w kulturze polskiej, oznacza trochę inne rzeczy i zawiera trochę inne treści niż w kulturze niemieckiej. Chodzi tu o relacje pomiędzy jednostką a grupą. O to, jak rozumiemy polską kulturę. Proszę sobie przypomnieć również dzieje wspólnoty narodowej polskiej, na przykład relacje między jednostką a państwem. Doskonały socjolog Andrzej Walicki stwierdził kiedyś, że dla polskiej kultury charakterystyczna jest wolność od państwa. Dla niemieckiej z kolei jest charakterystyczna wolność do państwa, czyli w ramach pewnej wspólnoty państwowej. Państwo doskonale również doświadczają tego na co dzień, że nie tylko brakuje pewnych słów, którymi Państwo chcecie coś wyjaśnić, co jest typowe dla polskiej kultury swojemu niemieckiemu koledze czy koleżance, ale dokładnie tak samo działa to w drugą stronę. Na pewno nieraz posługują się Państwo również tak zwanym trzecim językiem, to znaczy taką mieszanką polsko-niemiecką, ponieważ pewne fenomeny wydają się Państwu są lepiej uchwycone w tym drugim języku. To jest zupełnie naturalne, to pokazuje, że Państwo bardzo szybko przełączają się z różnych kodów i właśnie wytwarzają tę trzecią kulturę, czyli to przejście, ten przedsionek pomiędzy jednym pokojem a drugim, jeżeli kulturę porównamy z pokojem. A więc badacze komunikowania międzykulturowego interesuje to, dlaczego tych pojęć nie ma, albo dlaczego jest ich nadmiar, w cudzysłowie, no bo to nadmiar, kiedy patrzymy z naszej perspektywy, jeśli u nas tych pojęć nie ma. Interesuje nas też to, dlaczego te pojęcia są odmienne, niosą inne znaczenia, inne przede wszystkim nacechowanie emocjonalne. Dlaczego dla Niemców niektóre pewne pojęcia są neutralne, a Polacy bardzo mocno się denerwują, jeśli pewne pojęcia pomylić, na przykład pojęcie patriotyzmu z nacjonalizmem. I Państwo wszyscy pewnie doskonale wiecie, że słowo patriotyzm jest niezwykle pozytywnie w naszej kulturze nacechowane, niemieckie natomiast bardzo źle, a tak naprawdę oznaczają one dokładnie takie same postawy i dokładnie takie same zachowania. A więc tym się zajmujemy. Zajmujemy się również przestrzenią spotkania międzykulturowego, a więc tą przestrzenią komunikacyjną, którą wytwarzamy, kiedy bardzo chcemy uzyskać efektywną komunikację z kimś, kto reprezentuje zupełnie inną wizję świata i ta wizja świata nie wynika tylko z jego osobistych przekonań, ale jest związana z procesem socjalizacji, a więc jest nabyta poprzez dziesięciolecia funkcjonowania w danej wspólnocie. Jak my to robimy, że to wszystko badamy? A więc są różne pomysły na to i to, co ja chciałabym dzisiaj Państwu zaproponować, to, co nazywamy naukowo komparatystyką kulturową. To znaczy usiłujemy porównywać kultury. Chciałam Państwu powiedzieć, że to strasznie trudno, dlatego że porównując, bardzo często wpadamy w zasadzkę i je oceniamy. A cała trudność polega na tym, żeby nie oceniać, a porównać, czyli znaleźć takie mierniki, które pozwoliłyby bez oceniania, czy to się jest głupie, mądre, lepsze, gorsze, wyższe, niższe, sensowne, bezsensowne, opisać pewną kulturę. Jest kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt koncepcji tego, jak można by te kultury porównywać. Ja nie będę ich wszystkich Państwu prezentować, proszę się nie obawiać, ale pokażę Państwu tylko punktowo w odniesieniu do sytuacji naszej, polsko-niemieckiej, Państwa doświadczeń. Może Państwo uzupełnijcie moją wiedzę i moje przykłady. Bardzo Państwa do tego zachęcam, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co Państwu szczególnie rzuca się w oczy, albo o czym szczególnie Państwo pamiętają, gdy rozważają, rozpamiętują swoje doświadczenia z tego funkcjonowania właśnie w tej przestrzeni międzykultur. Na korytarzu zawsze prowadzi się najciekawsze rozmowy, to już Państwo wiedzą. A więc rozmawiając tutaj z organizatorami, od razu wynikły dwa tematy, które bardzo żywo przedyskutowaliśmy, ale w skrócie, ponieważ bardzo prosiłam, żeby
nie uciekać w przód, żebym mogła z Państwem się podzielić moimi obserwacjami i wyjaśnić, skąd nie takie inne reakcje. Proszę Państwa, jednym z takich mierników, który służy do opisywania kultur, to stosunek wobec czasu. Dzisiaj czekając na Państwa, od razu Państwo organizatorzy powiedzieli mi, że zawsze jest tutaj ten poślizg 15-minutowy, a Pan Bogusław nawet mówił o kwadransie akademickim. Jest ta tradycja w polskiej kulturze tego nie do końca punktualnego przybywania. Nie ma z tym żadnego problemu i tak właściwie zaczynamy się irytować, gdy osoba, na którą czekamy, spóźni się więcej niż 30 minut. Do 30 minut jesteśmy w stanie tolerować. Już jesteśmy dość poirytowani, ale jeszcze się nie denerwujemy bardzo. Natomiast godzinne spóźnienie, no to już jest zdecydowanie za dużo, jak na naszą cierpliwość. Państwo wszyscy wiedzą, że w niemieckiej kulturze czas traktuje się zupełnie inaczej. Podejście do czasu jest bardzo rygorystyczne. Mam takich znajomych, którzy twierdzą, że można by opisać stosunek Niemców do czasu, gdy jesteś punktualny, jesteś już spóźniony. A więc zdecydowanie większa precyzja, przestrzeganie szczególnie w sferze publicznej, bo sfera prywatna i sfera publiczna, akurat jeśli chodzi o niemiecką kulturę, bardzo silnie się od siebie różnią, jeśli chodzi o normy postępowania. To, co uznawane jest za normalne. I proszę zwrócić na to uwagę, że stosunek do czasu Polaków i Niemców bardzo ze sobą dzieli. Zapewne Państwo macie pewne doświadczenia, ale mi chodzi nie tylko o kwestię punktualności. Jeszcze jedną rzecz bada się w ramach analizy podejścia do czasu, a mianowicie to, w jaki sposób planujemy przyszłość. To znaczy, jak postrzegamy czas, i jak planujemy przyszłość, z jakim wyprzedzeniem, czy ten plan jest szczegółowy, czy mamy tylko jakąś wizję ogólną. I Państwo doskonale wiedzą, że i na tym tle między Polakami a Niemcami bardzo często dochodzi do różnych nieporozumień. Takie nieporozumienia w naukach o komunikacji międzykulturowej nazywa się incydentami krytycznymi. One wynikają z tego, że na siebie nakładają się różne sposoby funkcjonowania, i nie ma to nic wspólnego z indywidualną osobowością danego człowieka, tylko wynika właśnie z pewnego systemu wartości i norm w danej kulturze. Jeden z moich studentów, bo muszę się przyznać, że ostatnio moją grupą badawczą są studenci, co roku mam około 400 do 500 studentów, z których wszystkich przepytuję na tę okazję, bo cały czas mam nadzieję uchwycić zmianę kulturową. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w niektórych aspektach zmiana kulturowa nie nastąpiła, mimo że od 26 lat obserwujemy bardzo silne uzachodnienie polskiej kultury. Na pewno Państwo wiedzą, nie tylko z upadkiem żelaznej kurtyny jest to związane, ale również przede wszystkim z działalnością różnych korporacji międzynarodowych, które po prostu narzucają pewne sposoby działania. A więc jak gdyby to uzachodnienie jest podgórne, trochę wymuszone. Jeśli chodzi o kwestię planowania, wszyscy moi studenci zgodnie stwierdzili, że jeżeli muszą coś planować do przodu, jest to dla nich niewygodne, powoduje dyskomfort, nie potrafią planować szczegółowo, bo wychodzą z założenia, skąd ja mogę wiedzieć, co będzie za rok. Zresztą wszystko się może zdarzyć. Jeden z moich studentów, który działa na obszarze turystyki i jest takim pośrednikiem pomiędzy niemieckimi turystami a polskimi firmami hotelarskimi. Opowiadał mi kiedyś bardzo wzburzony, że zadzwonił do niego organizator wycieczki w Karkonosze i zażyczył sobie szczegółowego planu dotyczącego wycieczki, która miała się odbyć za rok. Kto, kiedy, gdzie będzie, jaka osoba będzie odpowiedzialna za taką wycieczkę, jak się będzie nazywał pilot. Jak będzie, gdzie będą noclegi i tak dalej. I mówi do mnie, ja nawet próbowałam te noclegi porezerwować, ale mi powiedzieli w pensjonacie, że to jest za szybko. I Państwo doskonale wiedzą, znają takie sytuacje z własnego doświadczenia, że dla Państwa, ponieważ Państwo funkcjonujecie właśnie w tym przedsionku i możecie przechodzić z pokoju do pokoju, czyli z jednej kultury do drugiej kultury, właściwie już bez większych problemów, dla osób, które nie mają tego doświadczenia, jest to szokujące. I złośliwe są komentarze. Niemcy są nienormalni. Oni planują naprzód na rok, chcą wiedzieć już, jaka będzie pogoda, a kto to w ogóle wie? Przecież my nie wiemy, czy my do jutra dożyjemy, prawda? I tego typu zachowania, a więc sposób planowania, postrzegania tej przyszłości,
To jest to, co bardzo często prowadzi do nieporozumień między Polakami a Niemcami, a w efekcie może doprowadzić również do konfliktów, ponieważ Państwo doskonale znają taki mechanizm, że jak nie potrafimy czegoś zrozumieć, z czego to się bierze, że ci Niemcy to tak, a ci Polacy to tak, to wtedy, jeżeli nie wiemy, z czego to się bierze, to wtedy najłatwiej posłużyć się stereotypem i powiedzieć, bo Niemcy to tak mają, albo bo Polacy tacy są. I posługiwanie się tym stereotypem jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ono wtedy natychmiast zawęża możliwość faktycznego, efektywnego dogadania się i poznania tego drugiego człowieka. Z drugiej strony stereotyp jest bardzo wygodny, proszę Państwa. Proszę się nie wzbraniać przed tym, że posługujemy się stereotypami, tak nas stworzyła natura, tak działa nasz mózg, ponieważ stereotyp jest świetnym drogowskazem. Tak naprawdę stereotypy pomagają nam w nowym środowisku uniknąć różnych sytuacji nieprzyjemnych, co wcale nie znaczy, że poznajemy tę kulturę tak naprawdę, ale przynajmniej jesteśmy w stanie ustrzec się przed jakimiś bardzo nieprzyjemnymi doświadczeniami. A więc, jeżeli moi studenci wiedzą, że w Niemczech nie należy łamać przepisów drogowych, bo Niemcy to tak mają, że oni to tacy są, tacy formaliści, tacy, takie urzędasy, że z tym policją to w ogóle nie można pogadać, że nawet moje studentki mi opowiadają, że jak one próbowały pomrugać rzęsami, żeby był bliższy mandat, to kończyło się niczym. A to oczywiście moi studenci już wiedzą, to lepiej w Niemczech przestrzegać już tego ograniczenia prędkości. Stereotyp oczywiście działa, Niemcy tacy są, a Polacy mówią, skoro tacy są, no to dobrze, szkoda pieniędzy, żeby wydawać na mandaty. Tak funkcjonuje stereotyp w swojej ochronnej funkcji, który nas chroni przed jakimiś nieprzyjemnościami. Ale tak naprawdę on nam o Niemcach bardzo mało mówi, ponieważ rzeczywiście Niemcy mają specyficzny stosunek do prawa, przy czym proszę Państwa od razu mówię, Niemcy statystyczni. Tak, mówię Niemcy, to nie znaczy, że każdy jeden Niemiec, którego znajdziemy, tylko mówimy o tej uśrednionej wartości, o tym, co uchodzi w Niemczech za normę. I faktycznie stosunek do prawa wyrażany jest w badaniach nad komunikacją międzykulturowym, takim wymiarem kultury, który nazywa się stopniem unikania niepewności. A więc niepewność to jest to, co może się nagle wydarzyć w naszym życiu, ale nie tylko jako nasze jako jednostki, ale również jako grupy społeczne. I w kulturach, które boją się niepewności, które boją się przyszłości, które chcą nad tą przyszłością panować, ją kontrolować, wymyśla się bardzo konkretne systemy prawne, bardzo konkretne instrukcje, konkretne regulaminy, ale nie tylko się je wymyśla, ale również się ich przestrzega. Dlatego, że panuje przekonanie, że jeżeli będę przestrzegać tych norm, to uchroni mnie to przed mandatem, przed powodzią, przed jakimś innym nieszczęściem. I jeżeli będę się tego trzymać i wszyscy w mojej wspólnocie będą się tych zasad trzymać, to uda nam się uniknąć czegoś niedobrego. Ale są kultury, które mówią, i tak się nie da niczego uniknąć. Przecież nie ma tego do wpływu. No jak przyjdzie powódź, no to co? No to przyjdzie powódź, no to trudno, no to jak przyjdzie, to będą straty, to trzeba się potem zabrać do roboty i zrobić na nowo, no i to tak już w życiu jest. I Państwo to znacie, jakoś to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Nie ma co się trzymać za bardzo tych przepisów, bo te przepisy są głupie. Proszę zwrócić uwagę na to, jak to funkcjonuje w naszej kulturze. Mamy masę regulaminów. Proszę sobie przypomnieć, jak Państwa rodzina w Polsce funkcjonuje. Czy oni czytają regulaminy albo instrukcje, nie wiem, jak należy coś zrobić. Wszyscy robią, a potem dopiero czytają, jak zepsują. Prawda? To jest oczywiste, że po co czytać, jak się samemu wie? Po co przestrzegać przepisów, na przykład ruchu drogowego, skoro wiadomo, że ta 40 tu jest po to, żeby mi wlepić mandat, a nie po to, żeby mnie uchronić przed śmiercią czy kalectwem. Proszę zwrócić uwagę na to, że polskie notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego, doświadczyłam go również dzisiaj, jest podyktowane przekonaniem, że te ograniczenia, które niesie kodeks drogowy, są przeciwko nam, a nie dla nas. Że one nas nie chronią, tylko nam utrudniają wrednie życie. To zrobiła ta zła władza, głupia władza,
to oni przeciwko nam są i oni to specjalnie robią i na pewno tam jest jakiś, prawda, policjant z suszarką, który mnie zaraz namierzy i wlepi na mandat. Proszę zwrócić uwagę na zwyczaj ostrzegania się światłami przed policją. Czy Państwo znacie taki zwyczaj z Niemiec? Niemcy się ostrzegają? Jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam. Naprawdę? Natomiast ja Państwu powiem, że ja tego nigdy nie doświadczyłam i kiedyś z przyzwyczajenia ostrzegłam Holendra, to on mało się nie rozwalił samochodem, bo w ogóle nie zrozumiał, o co mi chodzi. Że ja mu świecę, to mu się coś stało albo co. Więc proszę też zwrócić na to uwagę, że robimy pewne rzeczy odruchowo. Ja mimo, że mam świadomość, że ostrzeganie drugiego kierowcy przed policją jest bez sensu, bo trzeba jeździć bezpiecznie, i tak go ostrzegam. Dlatego, że tak to funkcjonuje w naszej kulturze i co więcej, zrobię to odruchowo. I na 40 oczywiście też pojadę przynajmniej 50, jak nie więcej, bo tak jeżdżą wszyscy w Polsce. Ja nie wiem, czy Państwo macie takie doświadczenia, ja mieszkam w Opolu i obserwuję to za każdym razem, gdy zbliżają się święta, na przykład 1 listopada, kiedy zjeżdża bardzo dużo osób z Niemiec, również ci Niemcy, którzy nie mają związku z Polską, są mężami, albo dziećmi już w którymś pokoleniu. Muszę Państwu powiedzieć, że nasze miasto, które jest małe, notorycznie jest zapchane. Nie dlatego, że jest taki ruch, to też jest oczywiście jeden z elementów. Ale oczywiście w związku z tym, że mamy bez przerwy stłuczki. Państwo znacie historię i wiecie Państwo, jak reguluje to niemiecki kodeks, jeśli chodzi o pieszych stojących przed przejściem. I Państwo wiecie, że w Polsce również był taki pomysł, żeby taki zapis wprowadzić i wszyscy się stukali w głowę. Gdzie tam? Przecież to pieszy musi przebiec szybko, prawda, między autami i dbać o swoje życie. Ja notorycznie obserwuję takie sytuacje, że niemiecki kierowca zatrzymuje się przed osobą podchodzącą do przejścia, ten z tyłu za nim nawet nie wpadnie na to, że jak tamten stoi 3 metry od przejścia, to się trzeba zatrzymać i już zdarzenie, tak? Stłuczka. A więc Państwo znają takie sytuacje i to nie wynika z tego, że Niemcy tak mają, a Polacy mają inaczej, tylko tak mamy zaprogramowane mózgi. W sensie tego nas nauczono od dziecka, tak funkcjonujemy w kulturze, robimy bardzo wiele rzeczy nieświadomie. Wracając do rozmów kuluarowych, no to kolejny przykład, trochę skaczę po tych koncepcjach, bo one są usystematyzowane, wszystko jest doskonale zbadane, ale myślę, że to trochę nudne, więc będę Państwu tylko wskazywać punktowo na pewne zjawiska, które Państwo doskonale znają. Rozmawiałyśmy na temat śmiechu i na temat mówienia. Państwo na pewno wiecie i na pewno zauważyli Państwo i doświadczacie tego, że niemiecka forma ekspresji podczas komunikacji, interakcji jest zupełnie inna. To znaczy, że Niemcy inaczej mówią ciałem niż Polacy. Widać to bardzo dokładnie, chociażby już w samym przywitaniu. Ja już teraz pomijam takie kwestie jak pocałunek w rękę i takie tam różne inne rzeczy, bo chciałam Państwu powiedzieć, że w pokoleniu naszych studentów pocałunek w rękę jest czymś tak archaicznym i w ogóle czymś tak okropnym, że w ogóle nie ma na ten temat dyskusji, że byłaby chęć pielęgnowania tego obyczaju. Natomiast mówię tutaj o dystansie ciała od ciała. Proszę zwrócić uwagę, że i Polacy, i Niemcy nie są zbyt kontaktowi w sensie, że nie lubią, żeby obcy ich poklepywali, obmacywali, ale w kontaktach ze znajomymi, nawet nie przyjaciółmi, tylko ze znajomymi, bardzo często na przywitanie całują się w policzki, dotykają się, panowie robią misia, albo w jakiś taki bardziej bliski sposób wyrażają swoje zadowolenie i swoją radość z tego, że się widzi tę drugą osobę. Nie wiem, czy Państwo kiedyś obserwowali, w jaki sposób witają się Polacy, kiedy stoją w dużej grupie i ta grupa jest zróżnicowana płciowo. Czyli stoją studentki, bo ja to zawsze, że tak powiem, testuję na studentach i studentkach. Jestem palaczem, więc wszyscy palacze wychodzą razem ze mną przed budynek, tam przychodzą nowe osoby, więc ja to doskonale mogę obserwować. Załóżmy, stoi 12-13 osób, większa grupa. Część to panie, część to panowie i podchodzi mężczyzna. To Państwo wiedzą, co on zrobi. Przywita się poprzez podanie ręki tylko z mężczyznami. Żadnej ze stojących kobiet nie poda ręki na dzień dobry. Jeżeli z tymi osobami jest już zaprzyjaźniony,
to może je cmoknie w policzek, albo się do nich przytuli. Jak to będą obce panie, to tylko z daleka powie dzień dobry albo cześć. W każdym razie zachowa ten dystans. A moje studentki są oburzone tym zachowaniem, ale one uważają, że tak jest, że to jest norma. Witanie się przez podanie ręki w takiej grupie jest charakterystyczne tylko dla panów. Dla pań nie. Państwo doskonale wiedzą, że w niemieckiej kulturze jest to nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia byłoby również to, że się najpierw podaje rękę komuś, a dopiero potem komuś innemu, tylko z tego, co obserwuję, kiedy mamy niemieckich doktorantów lub studentów u nas w instytucie, albo sama pracuję na uczelni w Niemczech, widzę, jak to wygląda, po prostu podchodzi się i po kolei każdemu się podaje rękę, bez różnicy, czy to mężczyzna, czy kobieta, a nawet bez różnicy, czy to prowadzący profesor, magister, nie ma to większego znaczenia. Muszę państwu powiedzieć, że gdy moi studenci podchodzą do grupy, w której ja również stoję, to oni wszyscy stoją właściwie odruchowo przede mną na baczność, już nie mówiąc o tym, że zawsze mi otwierają drzwi, prawda? Pędzą, żeby mi te drzwi otworzyć, żeby mnie wpuścić. A to są typowe zachowania dla polskiej kultury. Proszę sobie nie myśleć, rycerskość, bo Polacy są dobrze wychowani, że są grzeczni. Grzeczność jest konstrukcją kulturową, jest wymyślona kulturowo w zależności od tego, jak to funkcjonuje w danej społeczności. Polska kultura jest, jest kulturą dużego dystansu władzy, a więc moi studenci odruchowo mnie traktują inaczej niż siebie. Czują się zobowiązani do tego, żeby mi ciągle okazywać szacunek. Najpierw mi się ukłonić. Nigdy w życiu żaden student do mnie ręki nie wyciągnie. Po drugie, żeby mi te drzwi przytrzymać, prawda? Że jak idę zegam obładowana książkami, to chcą mi te książki mieć, ponieważ to zakłada nasza norma grzecznościowa, ale ta norma mówi o tym, że w naszej kulturze kobiet i mężczyzn nie traktuje się jednakowo. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, że pomimo tego, że bardzo często słyszę od polskich mężczyzn, ale to jest grzeczność, my jesteśmy tacy rycerscy, to tak trzeba, to jest szacunek, który wyrażamy kobiecie, tak naprawdę tego typu zachowania świadczą o tym, że płcie nie są uznawane za równe. Czyli, że kobiecie trzeba pomóc, bo jest słaba. Kobiecie trzeba przytrzymać drzwi, bo i tak dalej, i tak dalej. Ta nierówność płci jest bardzo charakterystyczna dla naszej kultury i państwo wiedzą, w niemieckiej kulturze to nie funkcjonuje w taki sposób. Oczywiście, że nie ma żadnych, tak naprawdę chyba w żadnej kulturze nie ma równości płci. To jest tylko miernik, my tylko mierzymy stopień, tak? Czyli możemy powiedzieć, gdzie jest większa, a gdzie jest mniejsza. Gdzie jest bardzo duża, a gdzie jest bardzo mała. Bardzo duża jest w krajach skandynawskich i w Holandii. Bardzo mała jest w krajach arabskich. Natomiast nie możemy powiedzieć, że coś jest takie, i to się nie zmienia. Proszę pamiętać też o tym, że kultury bez przerwy się zmieniają. Tak, my mamy cały czas do czynienia ze zjawiskami, które są płynne. Dlatego my mamy tak strasznie trudno, tu może trochę ponarzekać. Bo jak coś ustalimy na rok 2010, to w 2030 to już wcale nie musi być aktualne i trzeba to na nowo weryfikować i na nowo badać. Warto o tym pamiętać, co się przydarzyło holenderskiemu uczonemu, Hofstedemu, który zrobił gigantyczną, spektakularną karierę na uniwersytetach i w biznesie, to od niego biorą się wszystkie te praktyki organizowania warsztatów międzykulturowych, tak? Uświadamiania, że kultury są różne. I on badał polską kulturę zresztą bardzo powierzchownie, podobnie jak większość krajów wtedy socjalistycznych. To była druga połowa lat 80. Niektórych kultur w ogóle nie zbadał, tylko na wyrost sformułował swoje wnioski. No i potem musiał wszystko odszczekać, tak? Ponieważ się okazało po jakimś czasie, kiedy te badania zostały jeszcze raz przeprowadzone, że te wnioski nie były słuszne, a poza tym te kultury cały czas są w ruchu, one się cały czas zmieniają. Wracam do podawania ręki i witania się i tego, w jaki sposób moi studenci podchodzą do mnie, a więc bardzo dużego dystansu władzy, bo ja dla nich jestem nie tylko starsza, a nie tylko jestem kobietą, ale jestem również ich wykładowcą i to jeszcze z tytułem profesora. A więc jak gdyby w tej hierarchii stoję bardzo wysoko. Muszę państwu powiedzieć, że ja bez przerwy buntuję moich studentów do tego, żeby oni tego nie robili.
ale to jest wpojone, to jest w tym oprogramowaniu, które mamy w głowie i bardzo trudno nad tym pracować. Kiedy moi studenci tego nie robią, to zawsze mówią tak: nie będę pani trzymać drzwi, bo wiem, że mam nie podkreślać nierówności płci. Tak? Czyli do tego jest od razu komentarz. Bo to poczucie grzeczności właśnie zakładowe jednak powinienem to zrobić. A jak nie robię, to muszę się z tego wytłumaczyć. Proszę też zwrócić uwagę na to, że ten śmiech i sposób mówienia, bo od tego wyszłam, a także ta bliskość pomiędzy naszymi ciałami i to podawanie rąk, to państwo doskonale wiecie, kiedy obserwujecie swoich niemieckich znajomych podczas rozmów. Dla polskiej kultury jest charakterystyczna dość żywa mowa ciała. Nie jest ona tak żywa jak na przykład w kulturach arabskich, ale jednak proszę zwrócić uwagę, ja cały czas do państwa mówię, patrzę na państwa, ruszam rękami, gestykuluję, uśmiecham się, sama się śmieję. A to znaczy w naszej kulturze w ten sposób wyraża się zainteresowanie, chęć pozyskania koncentracji osób, które słuchają. Państwo na pewno byli w takich sytuacjach, że niemiecki mówca, no ja doświadczałam tego regularnie na niemieckich uniwersytetach, potrafi siedzieć za stołem, czytać, nie podnosząc wzroku do grupy. Takie ekstremalne sytuacje również przeżyłam. A jeżeli stoi tak jak ja, to najczęściej jego ciało jest pod kontrolą. To znaczy nic mu tu nie sterczy, włosy ma przyczesane, nie poprawia ubrań, bo już sobie poprawił, a bardzo kontroluje to ciało. Kontroluje również swój głos. Proszę zwrócić uwagę, jak ja do państwa mówię, to ja mój głos modeluję. Ja przeciągam pewne sylaby, podkreślam, akcentuję, coś mówię ciszej, coś mówię głośniej, powtarzam coś czasami, jedno słowo kilka razy pod rząd. Operowanie głosem, a również dodawanie elementów niewerbalnych, takich jak właśnie jest w takich kulturach jak niemiecka bardzo silnie eliminowane. Oczywiście nie można wszystkiego wyeliminować, bo jak ktoś kichnie, no to kichnie, ale kichanie raczej nie powinno się publicznie zdarzać, a szczególnie jeżeli się jest na mównicy. Natomiast państwo wiedzą, że gdybym ja w tej chwili kichnęła i rzuciła jakiś żart, to to by natychmiast, że powiem, rozeszło się po sali. Mamy zupełnie inny sposób do wyrażania naszych emocji. Polska kultura nie jest szczególnie emocjonalną kulturą, są zdecydowanie bardziej emocjonalne kultury, ale w porównaniu z kulturą niemiecką, która z naszego punktu widzenia wydaje się dużo bardziej powściągliwa, jednak te różnice są widoczne. Szczególnie w takich zachowaniach spontanicznych, śmiech, bo pani tu o śmiechu wspomniała. Polacy bardzo często głośno się śmieją. I kobiety, i mężczyźni, tu akurat nie ma żadnej różnicy, potrafią się potwornie, potrafią dostać jakiegoś napadu głupawki, śmiać się, dają sobie ten luz, żeby się tak wyśmiać do końca, że to jest fajne, to jest społecznie akceptowane, to nie jest nic złego, brzmi, no przestań, już wystarczy, ale to nie irytuje, to proszę spróbować tak się wyśmiać z Niemcami. I państwo wiecie, że ta kontrola ciała jest dużo większa, również kontrola głosu, właśnie tych emocji. Powiedzmy sobie, że nie są to tak ekstremalne różnice jak między Norwegami a Arabami, przedstawicielami kultur arabskich, ale jednak i Polaków, i Niemców sporo dzieli. Ucieka nam ten czas, ale jeszcze państwu parę przykładów rzucę. Chciałabym, żeby państwo zawsze o tym pamiętali, że Niemcy też w zupełnie inny sposób dyskutują niż Polacy. To jest związane między innymi z tym, jak organizujemy naszą działalność w czasie. I państwo wiedzą, że Polacy, szczególnie jeżeli dyskutują na temat polityki, i obojętnie czy to są politycy, czy to są ludzie na ulicy, bez przerwy mówią tak: no nie, proszę mi nie przerywać, ale ja nie przerywam, to pani przerywał, ale to właśnie, nie, ja muszę teraz powiedzieć, muszę panu wyjść słowo, nie, no teraz ja mówię. Państwo znacie takie sytuacje. I oczywiście, że my się z tego śmiejemy, ale tak naprawdę robimy to też sami. Robimy to w różnych sytuacjach i prywatnych, i publicznych, że mówię, ja bardzo przepraszam, ale jednak muszę się tu wtrącić. Proszę zwrócić uwagę, że w kulturze niemieckiej jednak jest to linearne, to znaczy, że
Jeden mówi, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty. Oczywiście, że też na siebie i krzyczą, i się złoszczą, te emocje czasami też wychodzą na jaw, ale raczej, szczególnie w parlamencie, ale raczej jednak, jeśli Państwo oglądacie debaty w niemieckiej telewizji, to te emocje są bardzo stonowane i raczej mówi jeden, potem drugi, potem trzeci, a nie wszyscy naraz, jak jest to widoczne w naszych przekazach medialnych. Ja chciałam Państwu powiedzieć, miałam takie śmieszne doświadczenie, zresztą ono dotyczyło komunikacji międzykulturowej, a mianowicie dotyczyło różnic w pamięci, w kulturze pamięci Polaków i Niemców. Jest taki ogromny projekt, może Państwo go znają, Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci, którego szefem, redaktorem było dwóch profesorów, pan profesor Robert Raba i pan profesor Hans-Henning Hahn. Więc oni również pracowali z zespołem 100 osób, no i zapraszali tych autorów, najpierw były warsztaty i z każdym trzeba było dyskutować, żeby wiedział, jak taki tekst ma napisać. Pierwsze nasze obrady były w Słubicach, Kolegium Polonii, nie, to nie było Kolegium Polonii, bo to chyba było na Wiadrinie i było w sali, gdzie był stół ustawiony, był okrągły stół i były podłączone mikrofony. Tylko one były tak podłączone, że jak mówił jeden, to nie mógł gadać drugi, bo wtedy nie działał drugi mikrofon, tak? Czyli żeby jak jeden skończył, to wtedy moderujący dyskusję przełączał, działał kolejny mikrofon. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że kilku polskich profesorów się obraziło, ponieważ oni właśnie wtedy, w tym momencie, jak tamten mówił, chcieli coś powiedzieć i naciskali te mikrofony, a one nie działały, ponieważ mówił ktoś inny. I oczywiście były skargi, że tak nie może być, bo oni właśnie w tym momencie, kiedy dana osoba coś mówiła, mieli coś bardzo ważnego do powiedzenia i mimo, że później otrzymali tę możliwość, żeby się wypowiedzieć, no to już byli niezadowoleni, bo to było za późno. Myślę, proszę Państwa, że w Polsce nikt by nie wpadł na taki pomysł, żeby w taki sposób te mikrofony podłączyć, bo były ciągle awantury. Zresztą jeden z profesorów wstał i głośno krzyczał. To znaczy, nasz kolega jeden miał mikrofon, a drugi, który z nim dyskutował, bo się nie zgadzał z jego tezami, stał i krzyczał, prawda, bez mikrofonu. Więc chciałabym, żebyście Państwo o tym pamiętali, że również ten sposób mówienia, sposób dyskutowania, sposób argumentowania są różne. Ja muszę przyznać, że ja nie potrafię powiedzieć, który sposób jest lepszy. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby tu oceniać, że Niemcy są tu lepsi, a tu są gorsi, a Polacy są tu lepsi, a tu gorsi. Nie, nie o to chodzi. Po prostu czasami rzeczywiście jest tak, że ktoś ma coś do powiedzenia w danym momencie, to może zainspirować i pojawi się jakiś nowy wątek, jakiś nowy pomysł, to może być świetne. No ale czasami rozprowadza to koszmarny bałagan i Państwo doskonale wiedzą, jak to funkcjonuje. A tak a propos, to polecam Państwu lekturę tych tomów, które ukazały się pod redakcją pana Roberta Draby i Hansa Henninga Hahna, bo one dotyczą właśnie tego, jak różnie my, Polacy i Niemcy, pamiętają przeszłość. Jak my inaczej pamiętamy, jak my inaczej myślimy o przeszłości, jak zupełnie mamy inne obrazy tej przeszłości i że również tutaj nasze wyobrażenia się nie spotykają i często dochodzi do spięć, a nawet konfliktów. Pan profesor Robert Traba, on jest tutaj szefem w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. No to super. A zachęcam, ponieważ tam dokładnie widać te miejsca tych napięć. On akurat zajmował się tym, w jaki sposób kreujemy naszą wizję historii przeszłości. To było to, co jego interesowało. Świetna rzecz. Wracając teraz do naszych problemów. Więc jeżeli chodzi o sposób mówienia, czyli zabierania głosu, dyskutowania, ale proszę zwrócić uwagę też na jedną rzecz, którą na pewno Państwo sobie już dawno uświadomili. Jak Państwo mówicie coś po polsku, chcecie załatwić jakąś rzecz, macie jakąś prośbę do kogoś, to wyrażanie tej prośby trwa z reguły dużo dłużej, niż gdy Państwo mają jakąś prośbę do swojego niemieckiego kolegi, ona czasowo zabiera Wam dużo mniej czasu. Państwo na pewno znają takie sytuacje, kiedy chcecie komuś przekazać taką nieprzyjemną wiadomość. Nie wiem, że ktoś stracił pracę, albo coś bardzo przykrego. To proszę sobie przypomnieć, jak to funkcjonuje w naszej kulturze. Nie można przyjść do kogoś i powiedzieć, ty, wylali cię z pracy. Tylko Państwo organizujecie sobie tę przestrzeń, szukacie odpowiedniego momentu, żeby tej osobie to przekazać, żeby ona nie była zszokowana. To znaczy,
że komunikujecie tak, żeby złagodzić sens tej wypowiedzi, żeby tej osobie nie było tak strasznie przykro. No chyba, że jej nie lubicie i sprawiła to radość, tak? No, ale to jest zupełnie specyficzna sytuacja. Jeżeli Państwo normalnie chcecie przekazać komuś niezbyt przyjemną wiadomość, to usiłujecie ją złagodzić, odebrać jej to ostrze takie, które może ugodzić. Dlatego najczęściej Państwo zaczynacie od takiego zagajenia. Albo pogoda, albo że coś tam, a że znowu pada. Polacy uwielbiają mówić o pogodzie. Nie wiem, czy Państwo na to zwrócili uwagę. Albo jak jest, zawsze jest źle. Jak za gorąco, to jest źle. Jak wyleje deszcz, to jest źle. Jak jest zimno, to jest źle. Ciepło jest, to też jest źle. Ale to jest świetne, bo to nie chodzi tak naprawdę o pogodę. To jest zagajenie. To jest dopiero takie wprowadzenie do komunikowania. My w ten sposób sobie przygotowujemy drogę. I proszę sobie przypomnieć, że jak mamy tę niedobrą wiadomość, to usiłujemy ją tak przekazać, żeby często na przykład robimy jakieś takie aluzje, naprowadzamy, a właściwie to najlepiej, gdyby ten odbiorca sam się domyślił. Żeby nie trzeba było mu tego powiedzieć, żeby nam te słowa nie musiały przejść przez usta. Ale Państwo znacie też takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i chce pieniądze pożyczyć, prawda? I wtedy Polak długo opowiada, jakie ma skomplikowaną sytuację. I Państwo już po pierwszych 4-5 zdaniach doskonale wiedzą, co on chce. I najczęściej mówią, no dobra, to ile potrzebujesz? I Państwo wiedzą, że to jest po prostu pewien rytuał, że to tak nie jest, że się przychodzi i mówi, ja pożycz mi stówę, no chyba, że się jest w bardzo bliskich relacjach. No ale do sąsiada albo do takiej osoby mało znanej, to raczej trzeba jakąś opowieść skonstruować, przekonać, że to jest sytuacja wyjątkowa i wtedy dopiero tę prośbę wyrazić, ale tak jak mówię, najlepiej jak ta druga strona sama się domyśli i sama wyjdzie z inicjatywą. To jest wtedy super. To wtedy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nasza komunikacja okazała się super efektywna. Państwo wiedzą również, że to zupełnie inaczej funkcjonuje w niemieckiej kulturze. Państwo byście tak mówili do Niemców, tak na okrętkę i na okrętkę. I tak naprowadzali, żeby ten Niemiec się wreszcie domyślił. Czy on się domyśli? On będzie miał coraz większe oczy i będzie myślał, że Państwo oszaleli. Tak? Będzie miał wrażenie, że coś Wam się stało. Dlatego, że w niemieckiej kulturze preferowany jest bezpośredni styl wypowiedzi. Mówi się o tych kulturach, że są kulturami protransakcyjnymi, czyli one są skierowane na cel. Trzeba natychmiast ten cel sformułować. Im lepiej i precyzyjnie i klarowniej Państwo ten cel sformułujecie, tym lepiej dla Was, bo wtedy rośniecie w oczach odbiorcy, bo on wtedy uważa, że osoba, która tak klarownie potrafi komunikować, jest osobą kompetentną, czyli mówiąc krótko, wie, czego chce. A jak przyjdzie Polak i zacznie tak gadać, i gadać, i gadać, i gadać, to dlatego Niemcy to jest kompletnie nie wiedzą, o co mu chodzi. To on coś tutaj kombinuje, albo on coś może chce wyciągnąć, naciągnąć. To jest zły sposób komunikowania. Z kolei Państwo wiedzą, że taki bezpośredni sposób wyrażania, artykułowania swoich życzeń, jaki jest charakterystyczny dla niemieckiej kultury, w polskiej kulturze uchodzi po prostu za niegrzeczność. No jak się tak wywali kawę na ławę, albo walnie prosto z mostu, proszę zwrócić uwagę, już te sformułowania, jakie są negatywne, no to może to chamstwo jest, żeby tak przyjść i tak walnąć między oczy, prawda? A więc mamy inny sposób wybudowania wypowiedzi. Polska kultura uchodzi za kulturę bardziej propartnerską, czyli tą, która buduje relacje. Zanim się coś powie, potrzeba tego odbiorcę jakoś wciągnąć w swoją sferę oddziaływania. Niemiecka kultura uchodzi za protransakcyjną, czyli jest cel, ten cel ma być osiągnięty, nie ma co się tu rozwodzić konkretnie, precyzyjnie, jasno. Tutaj też bardzo często dochodzi do napięć. To ostatni teraz element, może on Państwa rozpali nieco, a mianowicie kwestie związane z płcią, płcią piękną. A ten temat również nam się pojawił na korytarzu. Nie wiem, czy Państwo już kiedyś się nad tym zastanawiali, ale na pewno wszyscy Państwo znają taki polski autostereotyp, czyli o nas samych, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Państwo doskonale znają ten cytat z Rosiewicza. A więc, że Polki są najpiękniejsze. Nie wiem, czy Państwo również są świadomi tego, że najbrzydsze na świecie są Niemki. Że mają na imię Helga, są babochłopami wielkimi, brzydkimi, zmaskulinizowanymi, chodzą marszem, chodzą w brzydkich ubraniach, są niepomalowane, nieufryzowane, w ogóle nie są kobiece.
ten stereotyp jest bardzo silny w tym młodym pokoleniu. A ja tutaj już zdradziłam trochę... Wręcz przeciwnie, mamy stereotyp w polskiej kulturze pięknej Rosjanki. Pięknej Rosjanki. A ja wracam teraz do tych moich studentów, ponieważ zawsze ich o to pytam i muszę Państwu powiedzieć, że mnie to zdumiewa, że ten stereotyp jest bardzo powszechny. Bardzo powszechny. Ja już tutaj mówiłam właśnie Państwu na korytarzu, ja bardzo często sobie ściągam swój materiał do analizy z internetu. Jestem stałym bywalcem wszelkich platform, na których są dowcipy. Kolekcjonuję dowcipy etniczne, oglądam, przyglądam się temu, jak one wędrują, jak poszczególne grupy narodowe są zamieniane przez inne, czyli na przykład dowcip niemiecki o Polakach, w Polsce funkcjonuje jako dowcip o Cyganach. Użyłam celowo słowo Cygan w sensie stereotypu. A obserwuję sobie te wędrówki, niektóre z tych dowcipów są tak przerażające, że człowiek powinien po prostu natychmiast uciec od lektury tych dowcipów. Są rasistowskie, a są strasznie po prostu niehumanitarne. Więc jeżeli Państwo macie silne nerwy, możecie kiedyś sobie na taką platformę wejść i poczytać dowcipy. Z mojej zbiórki, z mojego zbioru dowcipów, polskich dowcipów, czy też funkcjonujących w Polsce dowcipów o Niemcach, przynajmniej połowa dotyczy brzydkich Niemek, druga, niecała połowa, większa część tej drugiej połowy dotyczy II wojny światowej, Holokaustu i Auschwitz i dość solidna część dotyczy krasnali ogrodowych. To są mniej więcej te tematy, które dominują w polskich dowcipach dotyczących Niemców. A te Niemki są wyjątkowo paskudne w tych dowcipach. Jeżeli Państwo pozwolą, bardzo niepoprawnie politycznie, ale dam Państwu przedsmak. Dowcip świeży datą, ponieważ od czasu, kiedy nie ma granic między Polską a Niemcami, po czym poznać, że przekroczyliśmy granicę polsko-niemiecką i jesteśmy w Niemczech, bo krowy są ładniejsze od kobiet. To są mniej więcej tego kalibru dowcipy i one mają niesamowitą koniunkturę. Jest to zdumiewające, jak silne są te stereotypy, jak równie silny jest stereotyp pięknej Polki. A Państwo pewnie wiedzą, ten stereotyp funkcjonuje również w niemieckiej kulturze, ale ma bardzo negatywne konotacje, a mianowicie seksualne. A więc Polka jest piękna ciałem, ale wstrętna duchem. Jest nieinteligentna, może jest dobrą kucharką, sprzątaczką, może nawet żoną, jeżeli w tych rolach się realizuje, no ale na pewno nie jest mądra, ani niczego nie można się od niej nauczyć. Jest po prostu ciałem. Wracając do tego niemieckiego stereotypu, to chciałam Państwu powiedzieć, że moi studenci, czy polskiego o Niemkach, zawsze mówią, że to prawda, że oni jechali przez Niemcy i oni widzieli takie brzydkie Niemki. Albo że oni byli w jakiejś wymianie studenckiej na warsztat i tam też były takie brzydkie Niemki. I że Polki to zawsze można z daleka w Niemczech rozpoznać. Chciałam Państwu powiedzieć, że jest coś na rzeczy, ponieważ pracując długo w Moguncji na uniwersytecie, rozpoznawałam polskie studentki, ale również ukraińskie, rosyjskie i czeskie z odległości 50 metrów, mimo że jestem krótkowidzem. A makijaż, fryzura i sposób ubierania się. A większość studentek przychodziła na uczelnię, ja byłam w latach 2010-2012 w Moguncji, przychodziła w bardzo wysokich szpilkach, na przykład czerwonych. A naprawdę te czerwone szpilki wzbudzały dużo większą sensację na kampusie niż osoba, która miała fikumiku na głowie, dziwną fryzurę w różnych kolorach, w ogóle tam nie wiadomo co. Ta fryzura nie robiła wrażenia, ale te czerwone szpilki były po prostu magnesem dla oczu wszystkich, nie tylko mężczyzn, również kobiet. Bardzo wiele studentek chodzi w spódnicach mini, ale bardzo mini, lub bardzo obcisłych spodniach, bardzo silnie wydekoltowanych. Moje pytanie dla Państwa, z czego to się bierze? Z kompleksów. To znaczy, z czego to może wynikać, że polskie studentki właśnie, ale nie tylko polskie, to jest również charakterystyczne i dla Ukrainek, i Czeszek, a chociaż dla Czeszek mniej, ale również dla Rosjanek, dla Litwinek. Inne zrozumienie kobiecości. Dziękuję, bardzo trafna diagnoza.
To znaczy w naszych kulturach kobiecość rozumiana jest w sposób bardzo tradycyjny i bardzo silnie ograniczający się do ciała. Mamy w naszą kulturę wpisany ideał kobiety o takich, a nie innych wymiarach, blondynki. I proszę sobie przypomnieć, jak Państwo, nie wiem, czy oglądają polską telewizję. Ostatnio student mnie na to naprowadził, świetny przykład, reklama oleju rzepakowego jakiegoś tam, tłoczonego na zimno, czy jakoś tak. Proszę zwrócić uwagę, jak ta reklama jest skonstruowana. Piękne blondynki, wszystkie mają warkocz, długi, kosę, z wydatnym biustem, z bardzo dużymi dekoltami, czerwone korale, oczywiście w jakichś tam łowickich, czy jakichś innych strojach, i łany pszenicy, mimo że to rzepak. Musi być pszenica i musi być ta blond Słowianka, Polka z jasnymi oczami i z bardzo silnie wyartykułowanymi atrybutami cielesności. Ta kobiecość jest właśnie tak rozumiana. Kobieca kobieta to jest właśnie ta, która tak wygląda, która podkreśla swoją seksualność, swoje ciało. To ciało nie jest tylko jej własnością, to ciało jest pokazywane, ono zaświadcza o jej wartości. Przyjechał do nas kiedyś doktorant z Mogłocji i cały czas chodził i powtarzał, że Polki są piękne. Że on teraz tu we Wrocławiu chodzi i widzi, że Polki są naprawdę piękne. Ale on nie może jednego zrozumieć. Jest minus 20, a one chodzą wszystkie w mini. I na obcasach. Ponieważ to wyobrażenie o idealnej kobiecości wyklucza wygodę. To znaczy, cierp ciało, co się chciało. Trzeba być pięknym i dlatego piękna chodzi się na wysokich obcasach, w niewygodnych butach, w obcisłych ubraniach, które krępują ruchy. Cały czas zmuszają do kontroli ciała, ale mimo wszystko podejmuje się ten wysiłek, ponieważ w naszej kulturze taka wizja idealnej kobiety jest bardzo silnie zakotwiczona. Mnie to zdumiewa o tyle, że to funkcjonuje również w kulturze akademickiej, studenckiej. Moją próbą badawczą są studenci. Proszę? Biznesowej pewnie też, ale w biznesie jest trochę inaczej, w korporacjach jest dress code. Tam są narzucone pewne zasady, tam trzeba mieć takie ubranie, takie i takie, i tam jak gdyby ta możliwość indywidualnego wyrazu jest dość mocno ograniczona. Natomiast ja patrzę na naszą kulturę akademicką i cały czas mówię moim studentom, że ona się ma, jeśli chodzi o ciało, kreowanie ciała, że ona się mija w niemieckiej kulturze akademickiej. Te nasze studentki dlatego są tak widoczne na tych uniwersytetach, ponieważ one wyglądają zupełnie odwrotnie niż ta statystyczna niemiecka studentka na kampusie, a przynajmniej tak jak ja ją widziałam przez długi czas w Mogłocji, która była ubrana wygodnie, szybko i w miarę bezproblemowo. Najczęściej nie miała żadnej wymyślnej fryzury, nie miała pofarbowanych włosów, a jak już, to były one związane z jej ideologią, z subkulturą, ale to jest coś zupełnie innego. A nie widziałam zbyt wielu Niemek studentek, które by się malowały, które chodziłyby na szpilkach albo w eleganckich ubraniach, tak jak my rozumiemy elegancję. Czyli właśnie te spódnice albo bardzo obcisłe spodnie, jakieś bardzo obcisłe bluzki. A proszę sobie kiedyś zwrócić na to uwagę i popatrzeć, tak jak ten kampus żyje, to szczególnie widać dobrze w ciepłych miesiącach, kiedy bardzo wielu studentów przebywa na zewnątrz, ta różnica jest po prostu uderzająca. Jeżeli Państwo pojedziecie do Skandynawii, to zobaczycie podobny obrazek do tego, który widzicie Państwo na kampusach niemieckich. Tutaj nie będzie dużej różnicy. A więc zupełnie inne wyobrażenie o cielesności, inne wyobrażenie o kobiecości. Oczywiście to wszystko się ze sobą łączy. A proszę zwrócić uwagę i w krajach skandynawskich, ale i w Holandii, i w Niemczech. Szczególnie mówię tutaj o tym środowisku akademickim. Przede wszystkim chodzi o to, żeby być ubranym nonkonformistycznie, to znaczy w kontrze
do tego wzorca kobiecości, które lansują kolorowe pisma. A po drugie, często ten ubiór jest wyrazem kontestacji ogólnej. No to jest też taki wiek, że się kontestuje wszystko i dobrze, bo trzeba to też robić. A po trzecie, stawia się na wygodę, często na taniość, żeby to nie były jakieś szczególnie drogocenne rzeczy. I bardzo często idzie z tym jakaś ideologia, na przykład eko, tak, żeby to były tam tu wyprodukowane, a nie tu, a nie w takich okolicznościach czy innych. Ale tak jak mówię, światopogląd to już jest odrębna rzecz. Ja mówię o tym, co jest uznawane za pewną normę. Zakończę ten wątek tak. Moje dwie studentki, które udało mi się przekonać do wyjazdu na Erasmusa do Niemiec, wróciły straumatyzowane. Wróciły straumatyzowane w dosłownym tego słowa znaczeniu. Powiedział, że my nigdy więcej nie pojadą do Niemiec na studia i nigdy nikomu nie polecą tych studiów i wyjazdów na Erasmusa, ponieważ notorycznie spotykały się z seksualnymi propozycjami. Notorycznie. W różnych dziwnych okolicznościach. Na przykład w bibliotece uniwersyteckiej. A dla nich to było niepojęte. Skąd się coś takiego bierze? Mam Państwo jakiś pomysł? Eksponują seksualność. Bo eksponują tę seksualność, bo jest ten stereotyp niemiecki pięknej Polki i to przekonanie, że Polki są łatwe. Ten stereotyp jest niestety bardzo mocno rozpowszechniony i dziewczyny, które eksponując swoje ciało, one uważały, że one to robią dla siebie, tak? Bo one tak się realizują. Tymczasem to było zupełnie inaczej odbierane i właśnie w taki sposób odbierane. Jedna z tych studentek była dodatkowo straumatyzowana, ponieważ motorycznie spóźniała się na zajęcia i za którymś razem prowadzący jej nie wpuścił do sali. I uważała, że Niemcy to po prostu to chamstwo jakieś, że ona w końcu jednak przyszła. Naprawdę się spóźniła, ale przecież przyszła, a on jej nie wpuścił. I tutaj, tak jak mówię, te stereotypy od razu popierają, bo Niemcy są wredni, bo oni tacy są formaliści. Nie cenią, nie szaną, wywyższają się na Polakami. Źle traktują przedmiotowo ludzi ze wschodu. To są wszystko rzeczy, którymi zajmujemy się, badając komunikowanie międzykulturowe. Badamy te incydenty krytyczne. One czasem są śmieszne, a czasami są przykre. One mogą czasami prowadzić do autentycznych problemów, w które jednostka wpada. Ja myślę, że Państwo takie historie mogliby opowiedzieć dziesiątki i śmiesznych, i strasznych. Na samo zakończenie powiem tak. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale tak zakończę ten wykład. Bardzo wielu materiałów badawczych dostarczają mi politycy. Ja nie jestem, nie zajmuję się dyplomacją, nie badam tego, kto co głupiego powiedział w takich czy innych okolicznościach. Ja chciałam Państwu powiedzieć, wczorajsza wielka, spektakularna kariera Widelca. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. Wszystkie media polskie trąbiły na temat Widelca. A mianowicie pan wiceminister obrony narodowej był uprzejmy pouczyć Francuzów, że nie powinni się tak zachowywać, ponieważ to oni jedzenie Widelca zawdzięczają Polakom, bo Widelec do nich dotarł dzięki Polsce. A ja nie będę wnikała w to, co pan minister miał na myśli, to nie moja sprawa, natomiast ta kariera Widelca, a przede wszystkim jego drogi do Francji, to jest również przedmiot badań komunikowania międzykulturowego, bo to jest przykład transferu kulturowego, czyli jak jedna rzecz, czy pomysł, czy technologia społeczna wędruje, jak jest przenoszona, implantowana do innych społeczeństw. A tym zajmujemy się, badamy różne historie i Państwo na pewno wiedzą, że w polskiej kulturze jest cała masa dowodów na transfer kulturowy z niemieckiej przestrzeni do polskiej. Gdybyście Państwo spojrzeli na górnictwo, na hutnictwo, na architekturę, na urbanistykę, ale mamy też i Trybunał Konstytucyjny, który zawdzięcza się niemieckiemu prawu. Mamy również transfery rozwiązań społecznych, ekonomicznych. To są wszystko transfery, które badamy, ale muszę Państwu powiedzieć, że moich polskich studentów najbardziej zawsze zdumiewa, że również bożonarodzeniową choinkę to Niemcom zawdzięczamy. Dziękuję Państwu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja bym miała takie pytanie na zakończenie, bardzo ciekawe.
spotykać w nowych warunkach, co by Pani tutaj nam radziła? A druga rzecz, która by mnie interesowała, jak się na przykład zachować w momencie, kiedy dochodzi do takich drażliwych, czy tam subtelnych sytuacji, na przykład jak są duże różnice religijne czy inne w poglądach i nie da rady no, tych rzeczy nie zauważyć, tak? Może powiem tutaj, to akurat nie jest sprawa polsko-niemiecka, tylko inna. Ja teraz zostałam mentorką studentki jednej naszej uczelni niemieckiej, berlińskiej, ale to jest studentka pochodzenia tureckiego i ona chodzi w chustce na głowie i ja jeszcze jej nie poznałam, dopiero zostałam jej mentorką i to jest tak, że to studentki wybierają sobie mentorki, a nie odwrotnie. Byłam zaskoczona, że zostałam przez nią wybrana, ale wiem, że będą na pewno spięcia, bo ja nie jestem w ogóle religijna. A tutaj ponoszenie chustki na głowie dla mnie jest sygnałem, że ona jest mocno religijna, religijną muzułmanką, więc mam troszeczkę w tej chwili problem, jak podejść do tego, kiedyś to wyjdzie. Nie będę mogła uniknąć tej konfrontacji. Właściwie już sama sobie Pani odpowiedziała, to znaczy to, że Pani ma tego świadomość, świadczy o tym, że posiada Pani coś, co nazywamy wrażliwością międzykulturową. To znaczy jest Pani już gotowa na to spotkanie z inną kulturą, już jest Pani świadoma tego, że mogą być nieporozumienia, więc te incydenty krytyczne. I pyta Pani o ramy, to znaczy, że jest Pani gotowa szukać wyjścia. To jest świetna sytuacja, mało jest takich ludzi, którzy tak reagują jak Pani. Właściwie, i to będzie odpowiedź na pierwsze pytanie, co nam pozostaje w takiej sytuacji? Musimy się wzajemnie poznawać, to znaczy musimy jak najwięcej zdobyć informacji. To jest trudne i takie wydaje się na początku bezsensowne, bo ileż można czytać? Przecież w końcu wiemy, jak to funkcjonuje w islamie, jakie są, z czego to wynika. Ale myślę, że trzeba czytać bardziej w sposób ukierunkowany, czyli trzeba by zdobyć wiedzę na ten temat, co oznaczałoby zaznaczanie tej odmienności, to, że ta chustka będzie Pani przeszkadzać, że Pani będzie na nią patrzeć, albo że będzie Pani usiłowała unikać tematów religijnych, no bo jak Pani czegoś usilnie chce uniknąć, to jest tak samo, jakby Pani ciągle o tym mówiła, ta druga strona to natychmiast wyczuje. Wydaje mi się, że najprościej jest, jak tylko Pani poczuje incydent krytyczny. Incydent krytyczny wyczuwa się, proszę Państwa, w sposób ewidentny. W pewnym momencie odczuwacie Państwo jakiś dyskomfort. Coś jest nie tak. Nie rozumiemy się, coś nie pasuje. Ja tu, a ona tu. To tak samo jak Państwo czasami rozmawiacie z osobami dużo młodszymi albo dużo starszymi. Bo to nie musi być kwestia religii, to nie musi być kwestia narodowości, to może być kwestia wieku. To poczucie, że coś jest nie tak i ta komunikacja nie idzie w dobrym kierunku, a myślę, że w Pani przypadku byłoby najlepiej po prostu to powiedzieć. To znaczy jest tak, ja zostałam mentorką tej dziewczyny i powinnam jej pomóc, ona niedługo kończy studia i to nie studia takie, które właściwie z obrazem islamskiej kobiety się jakoś tak dla nas łączą, bo studiuje informatykę. Także zupełnie nowoczesna dziewczyna chyba, tak jak mówię, jeszcze jej nie poznałam, ale muszę jej pomóc znaleźć drogę w zawodzie, po studiach i tak dalej. I to na pewno będzie temat, dlatego że to na pewno jest temat, z którym ona będzie konfrontowana w życiu zawodowym. To znaczy tak, zadawać dużo pytań i dużo słuchać, co ona mówi. Pani ma w sobie wrażliwość. Nie. Ja też bym tak nie widziała tego pesymistycznie. Ja bym widziała raczej tak, jestem gotowa. Żeby dojdzie do jakiegoś, nazwijmy to, konfliktu. Nie. Może się źle wyraziłam. Raczej szukam rozwiązania, jak ten temat wyleźć. Bo ona będzie na pewno konfrontowana z tym. Tradycyjnej muzułmańskiej i będzie na pewno, jeżeli będzie chciała pracować w jakiejś korporacji czy coś, będzie musiała ciągle walczyć. No, po prostu musi Pani z nią o tym rozmawiać. Cały czas. Ja myślę, że ona jest tego świadoma, jak ona tutaj studiuje, ona tu kończy studia.
studiów, ona to wszystko wie. No, bo doświadcza tego na co dzień. Ja też myślę, że najważniejsza jest otwarta głowa, myślę, że pani myśląc o tym, taką głowę otwartą, no i to potem trzeba, że tak powiem, rozmawiać i słuchać, a nie próbować kogoś wepchnąć w swoje wyobrażenie. Ale to jest, to się odnosi do stosunków między ludźmi. Tego, jak długo osoby potrzebują, żeby jednak zrozumieć tą drugą kulturę, żeby zacząć się do niej może przystosowywać, czy żeby, że tak powiem, nie wpadać w różne pułapki. Czy jak pani mówiła o tych studentkach, które były w Niemczech zdziwione, po prostu nie wiem, jak długo one tam były, czy semestr? Czy... Semestr. Właśnie, ja się trochę dziwię, że one tak długo potrzebowały, żeby, że nie zrozumiały tych Niemców. No, ale no, siedziały tam w semestrze i nie zrozumiały do końca. Czy to nie jest kwestia komunikacji może, że nie miały niemieckiego otoczenia? Na pewno miały ograniczone niemieckie, one jechały głównie z językiem, ze znajomością języka angielskiego. Znaczy, ja bym chciał ci przytoczyć dwa przykłady z własnego życia, ponieważ to prawie 20 lat temu. Pierwszy, gdy byłem na kampusie Stanów Zjednoczonych, potrzebowałem trochę czasu, aż zauważyłem, że propozycja dla kogoś z grupy studentów płci przeciwnej, kiedy masz czas pójść na kawę, czy do knajpy, czy do kina, była właściwie zawsze negatywnie odpowiadana, dlatego że to znaczyło w tym kontekście bardzo często propozycję randki, która miała się skończyć opcjonalnie w łóżku. Dopiero w jakimś czasie zauważyłem, że no niestety to nie funkcjonuje. Podobnie jak spotykałem się na kampusie z profesorem stawistyki, która była może powiedzmy o 15 lat starsza ode mnie kobietą, pochodzącą jednak z Serbii. On też tak już powiedział, słuchaj, spotykajmy się może tu nie w kawiarni, jak może rozmawiamy o, nie wiem, Milanie Kunderze czy o Dostojewskim, tylko lepiej przyjdź do mnie do domu. Dlatego, że dla niej to mogło być na uniwersytecie negatywne, że tak dużo czasu spędza ze studentem płci przeciwnej. Inny przykład z kolei, gdy byłem jako Polak na Bałkanach w 96-97 roku, potem jeszcze kilka lat, tam też spotkałem dużo osób z Niemiec, z Holandii, z Wielkiej Brytanii. I te osoby, może dlatego to jest w wieku, jako 20-latkowie, dosyć szybko przejęli wiele tych właśnie takich rzeczy, które dla nie wiem, Bośniaków, Serbów były normalne. Czyli na przykład właśnie jeszcze bardziej niż polskie obejmowanie się, kiedy się pozdrawiamy. Czy na przykład, jeżeli wkładę na stół paczkę papierosów, to każdy sobie bierze. Jeżeli płacimy, wychodząc, nikt nie płaci, to było obrazą swojego rachunku, tylko się zrzucamy. Czyli tu jest na kwestię, jakie są Pani doświadczenia, ile czasu ludzie potrzebują i czy właśnie komunikacja nie jest tutaj kluczem? Na pewno jest kluczem, natomiast myślę, że nie można podać takiego statystycznego czasu, bo to już jest bardzo indywidualne i zależy od wielu okoliczności, co Pan sam powiedział. Ja Panu powiem tak. Wrócę do tych studentek z Erasmusa, bo to jest problem erasmusowców generalnie polskich. Po pierwsze, w ogóle nie chcą jeździć do Niemiec. W ogóle, ja to już mówiłam dzisiaj, my mamy na trzech uniwersytetach miejsca i one nigdy nie są wypełnione. Nikt od nas nie chce jechać do Niemiec. Wszyscy chcą jechać do Francji, do Portugalii, pojechać do, a lepiej do Hiszpanii, do Włoch. Nawet do Grecji jest lepiej pojechać. Niż do Niemiec. Niemcy są nudne. Niemcy niczego nie oferują. Ale dlaczego przy tym jest wyższy poziom odżarnia? To jest absolutnie bez znaczenia. Są. Nikt nie chce, mamy od lat, ja pracuję od 9 lat w instytucie u nas, nigdy nie mamy obsadzonej, mamy 6 miejsc, nikt nie chce jeździć do Niemiec. Oprócz tego jeszcze mamy takie, które dostaliśmy od innych instytutów, bo tam też nikt nie chce jeździć do Niemiec. Nie ma zainteresowania, a jeżeli już erasmusowcy znajdą się w Niemczech, ale to tak samo działa i w Hiszpanii, najczęściej funkcjonują w grupach obcokrajowców. Najczęściej językiem komunikacji jest język angielski. Oni nie znają języka miejscowego, lokalnego. Mało są zainteresowani lokalną kulturą. Interesuje ich, no tak jak młodych ludzi w tym wieku, to, żeby być w tym środowisku, dobrze się w nim czuć, wzajemnie wymieniać się swoimi poglądami, ale nawet robią wspólne projekty, aczkolwiek z opowiadań moich studentów ani razu nie udał się wspólny projekt Polki, Niemki i Hiszpanki, które miały przygotować na zakończenie zajęć.
I muszę Państwu powiedzieć, że mnie to zdumiewa, ale ja mam wrażenie, że nasi studenci wracają z Erasmusa bez żadnej wiedzy o kraju docelowym. Oni po prostu kompletnie nic nie wiedzą o tym kraju tak naprawdę. A jedyne, co wiedzą, to to, czego doświadczają, jeśli właśnie jadą sami na uczelnię, nie wiem, w środkach transportu publicznego, w jakichś takich sytuacjach, nie wiem, w sklepie. A więc to jest właściwie doświadczenie turysty, a nie osoby, która jest na miejscu i naprawdę mogłaby wejść w tę przestrzeń. Oni nie wchodzą. Oni mają ten swój świat, tych osób bardzo często jeżdżą też grupami, zaraz powiem. Podobnie mamy ze studentami z Hiszpanii i z Turcji. We Wrocławiu studiuje bardzo wielu Hiszpanów. Chyba mamy najwięcej studentów chyba w całej Polsce z Hiszpanii. Nie wiem, co Wrocław tak przyciąga, czemu Wrocław tak przyciąga. I ci Hiszpanie funkcjonują jednak bardziej w swoim środowisku. Pojedyncze jednostki owszem wnikają, zresztą te, które przechodzą i są w tej hybrydycznej kulturze, a bardzo często zostają w Polsce. Natomiast bardzo wielu tych Hiszpanii są w swoim gronie i później wyjeżdżają, po prostu odbyli tego Erasmusa, było fajnie, poimprezowali, zobaczyli Kraków, Warszawę, Oświęcim, Auschwitz, znaczy i wrócili. I właściwie na tym się kończy. Myślę, że to są doświadczenia większości erasmusowców i to nie dotyczy tylko Polaków. Ale może to jest problem? Tego nie wiem. Pani chciała coś powiedzieć? Osoba pojechała na konkretną uczelnię w Berlinie zresztą, świadomie wybraną. To był jedyny przypadek. Także muszę Państwu powiedzieć, że to jest dla mnie zdumiewające. I tutaj tak rozmawiałam przed wykładem, wśród historyków stosunków polsko-niemieckich przyjęło się mówić o asymetrii w relacjach polsko-niemieckich. I ta asymetria miała się wyrażać tym, że Niemcy interesowali się mało Polską, polską kulturą i polskimi sprawami, i tak właściwie to tam jakiś sąsiad taki, tam ktoś tam jest. Natomiast polska strona bardzo była zainteresowana niemiecką kulturą, niemiecką polityką i tak dalej. Obawiam się, patrząc na pokolenie moich studentów, że za chwilę będziemy mieć asymetrię w obie strony. To znaczy, jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne, polityczne, geopolityczne, niemiecki sąsiad zawsze będzie istotny i to się nigdy nie zmieni. Tak długo, jak jest takie położenie geograficzne, natomiast jeśli chodzi o zainteresowania naukowe, kulturą, absolutnie. Dla mnie to jest przerażające. Ja Państwu jeszcze jedną rzecz zdradzę. Ja jestem germanistką z wykształcenia, jestem historykiem literatury i kultury niemieckiej i przez 14 lat pracowałam na filologii germańskiej, a później przez 4 lata pracowałam w Centrum Willego Brandta, to tam się już przeprofilowałam na stosunki polsko-niemieckie. I od 9 lat pracuję w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a więc wśród ludzi, którzy nie są jakoś szczególnie zainteresowani Niemcami. Oni są zainteresowani masą różnych spraw, akurat niekoniecznie Niemcami, jak na przykład w przypadku germanistów, prawda? Gdzie tam ludzie konkretnie wybierają świadomie kierunek studiów. Jak ja, gdy zaczęłam pracę tam i zaczęłam z tymi studentami pracować, ja poraziła mnie ich kompletna niewiedza. Absolutna, kompletny brak zainteresowania. Właściwie muszę Państwu powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że to pokolenie, z którym ja teraz pracuję, to są ludzie, którzy skarbią się głównie stereotypami, jeśli chodzi o niemiecką kulturę. I nie mają potrzeby, żeby sprawdzać, czy to tak jest, czy nie jest. Nie mam w ogóle zainteresowania i mam wrażenie przez te 25-6 lat, kiedy zainteresowanie na początku było ogromne, to po prostu tak spadało, a ostatnio po prostu poleciało na łeb, na szyję. I tak to widzę. Myślę, że to jest tak. Z jednej strony jest to pewna tradycja, czyli jakieś takie ciążenie do krajów śródziemnomorskich. Ta Francja, która chociaż po tych karakalach i po widelcu pewnie to się trochę zyskuje, ale jest to takie trochę tradycyjne. Ale myślę, że to jest też na zasadzie takiego odreagowania tego, że no te kraje śródziemnomorskie są atrakcyjne, tam jest po prostu fajnie i ludzie są fajni, normalnie nie jeżdżą na zajęcia ciągle punktualnie, na przykład. A, że jest większy luz, że można bardzo fajne rzeczy, że większa spontaniczność. A jak przyjeżdżają na niemieckie uczelnie, to muszą te szajny robić i tam chodzą i marudzą i w ogóle. I
ja myślę, że dla tych studentów to jest po prostu nieatrakcyjne, oni nie chcą. Oni nie chcą, bo oni później, kiedy idą do korporacji, to oni właśnie wchodzą w taki kierat i dokładnie tak funkcjonują. I myślę, że to jest takie przekonanie, teraz jest nasza szansa, teraz musimy to wszystko przeżyć, bo potem już nie będzie na to możliwości, że to się z tego bierze. Że to jest takie młodzieńcze, takie trochę szalone podejście do tego. I różnica mentalności. I różnica mentalności, zdecydowanie. Tak oni się doskonale czują w Hiszpanii. To prawda, uważają, że Hiszpanie są do bani, bo są w ogóle niepunktualni, niezłowni, nie można z nimi nic zrobić, ale w sumie są fajni. Czy stoi? Ale nie, bo tutaj wystarczy język angielski, oni jedzą do Hiszpanii, nie znają hiszpańskiego. Nie, Erasmusowcy mają całą masę zajęć, które mogą mieć język angielski. No, także oni mogą po prostu przyjechać do Niemiec i w ogóle nie znać żadnych słów po niemiecku. Ale wydaje mi się, że dobrze by było przygotowywać tych studentów pod kątem właśnie różnic kultury. A co pani myśli, co ja robię? No, przecież to jest moje zadanie. To jest dokładnie moje zadanie. Ja tutaj nie wiem, co się stało z tym leksykonem, bo ja go chciałam państwu pokazać. Gdzieś zniknął, nieważne. Byłam szefem takiej dużej grupy projektowej. Wydaliśmy taki w formie leksykonu, ale tak naprawdę to jest takie kompendium wiedzy dotyczące stosunków polsko-niemieckich, tego komunikowania, tych problemów. To znaczy, dlaczego nam jest tak trudno się dogadać z tymi Niemcami, jak my jesteśmy przecież przez granicę i tyle nas łączy. Chciałabym, żebyście państwo, jeżeli państwo sobie kiedyś gdzieś zerkniecie na tę książkę. Ta książka się nazywa Interakcje, leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. Tak naprawdę ja tę książkę pisałam dla moich studentów, ponieważ ja najpierw przez pierwsze lata nie mogłam wyjść z szoku, że ci ludzie niczego nie wiedzą kompletnie, bo to tak jest, jak się siedzi w pewnym środowisku naukowym, badawczym, ma się z takimi ludźmi do czynienia, którzy są zainteresowani, potem człowiek sobie myśli, że to tak wszędzie jest, prawda? Jak już jest na dziennikarstwie i komunikacji społecznej, to oczywiste. Potem człowiek się zderza ze ścianą i się okazuje, że nie, wcale tak nie jest. I ja tworząc ten projekt, myślałam o moich studentach, bo wiecie państwo, co jest najstraszniejsze, oni potem idą do mediów i oni wypisują takie androny, że po prostu ja nie mogę tego czytać. I stąd się narodził ten pomysł, żeby właśnie coś takiego stworzyć i żeby po prostu, ja wiem, że to jest straszne, 75 długich tekstów, kto to będzie czytał, ale one są tak ułożone, że ja przynajmniej moich studentów, bo pani mówi, czy nie można ich przygotować, ja moje zajęcia, które prowadzę tak naprawdę ogólnie z teorii z komunikowania międzykulturowego i tak ograniczyłam do polsko-niemiecko-rosyjskiego, bo jestem też słabistką. Także to są takie rzeczy, z tego wyrosła ta książka, właśnie z tych doświadczeń, że jest taka mała wiedza i taka mała chęć, żeby wiedzę zdobyć. Pan chciał mnie o coś zapytać? Ja chciałem zapytać, ponieważ mówiła pani, że te kultury się zmieniają. Oczywiście, że pani przykład z lat 80. dzisiaj to zupełnie inaczej, pewnie będzie w przyszłości też inaczej. Czy te różnice będą mniejsze, jak pani to obserwuje, czy te różnice będą inne? One będą inne. To znaczy na pewno część różnic będzie się niwelować, ale część będzie po prostu szła w zupełnie innym kierunku. Bo przecież, proszę państwa, można by powiedzieć, że kultura korporacyjna powinna ujednolicić kulturę niemiecką i włoską, a przecież to wcale nie jest. Doskonale o tym wiedzą wszyscy z państwa. Więc pewne rzeczy się zniwelują, a pewne pójdą w innym kierunku, a poza tym może nastąpić coś, co jest bardzo charakterystyczne dla niemieckiej kultury, rozbicie przestrzeni prywatnej i publicznej. To znaczy, że inaczej będą ludzie postępować w kontaktach prywatnych, a zupełnie inaczej w tej strefie, nie wiem, zawodowej, na przykład właśnie w korporacjach, bo korporacje wymuszają pewne zachowania. Nigdy nie sądzę do tego, że dojdzie do jakiegoś takiego naprawdę ujednolicenia, że będziemy mieć Europę o takich samych wzorcach, normach i praktykach kulturowych. Nie wierzę. No, ale dlaczego miałoby być kultura taka sama? Nie, no bo to teoretycznie tylko. Czy to byłoby możliwe? Nie sądzę. Jest trochę tak, że my jesteśmy się ofiara, a Niemcy jako nasz dróg i następne pokolenia dobrze, no, kupmy. Tak i nie. To znaczy...
znaczy, a to wyobrażenie, ten polski mesjanizm, to się nazywa mit tyrdejsko-heroiczny, to przekonanie o tym, że Polska i Polacy są ofiarą swoich sąsiadów, dziejów, losu, historii, wszystkiego, a jednym z naszych katów to są nasi sąsiedzi na zachodzie, to przekonanie słabnie, jak nas łączą interesy z Niemcami i nie ma potrzeby eskalowania konfliktów, ale jak stwierdził Hubert Orłowski, to germanista z Poznania, genialny teoretyk, który świetnie zbadał niemieckie postrzeganie polskich Polaków, to są stereotypy długiego trwania. One mają to do siebie, że one w momencie, kiedy nie ma potrzeby, żeby się antagonizować i konfliktować i prawda, tam nie dochodzi do żadnych napięć dużych, to takie postrzeganie schodzi w dół. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakiś konflikt interesów, a jeszcze jak do tego dojdzie konflikt wartości, który jest mocniejszy, intensywniejszy, to on jak diabeł z pudełka wyskakuje te stereotypy i są pewnie znowu aktualne, one tylko się modyfikują na tej powierzchni zewnętrznej. Natomiast niosą te same znaczenie, niestety. No. O Jezu, to strasznie tak nam się smutnym akcentem skończyło. Jakieś pytanie, żeby było wesoło pod koniec. Proszę pamiętać, że uśmiech jest również kulturowo skonstruowany i może pani się uśmiechnąć nie wtedy, kiedy trzeba. Proszę. Pytanie, jak myślę, dość optymistyczne. Mówimy tutaj o różnicach, prawda? A my wspomnieliśmy na przykład o tym, że pani powiedziała na początku, że tak bardzo się przenikamy, prawda? Ile mieszka dzisiaj Polaków w Niemczech, mi się tam jest, prawda? Można to różne sposoby wymieniać. Około 1,5 milionów ludzi z Polski po drugiej wojnie światowej, prawda? Myślę, że pozytywnie można pewnie powiedzieć, pan też powiedział na początku, że jest żyjemy w tej kulturze i w tamtej i w jakiś sposób, prawda, przyczyniamy się, myślę, jak mówiąc, trochę nieskromnie czy skromnie, do zmniejszania tych różnic, prawda? I ja mam taką, no pani tak zakończyła trochę negatywnie, dużo pesymistyczne. Ja uważam jednak, że Polacy i Niemcy coraz lepiej rozumieją. Moje przekonanie. Badania wykazują, że mamy największy dystans kulturowy wobec naszych sąsiadów, wobec Niemców. Czy mówię teraz o Polakach, czy może o sytuacji w Berlinie? To jest zupełnie inna, to zdecydowanie tak. Czy wśród Polaków, czy wśród Polaków i Niemców w Berlinie? No dobrze, to tu nie będę polemizować. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że są badania również, które prowadzą bliskość i oddalenie kulturowe od siebie grup etnicznych, narodowych. Ja zawsze moich studentów wpuszczam w maliny, ponieważ zawsze na początku im zadaję takie pytanie, czy polska kultura jest kulturą zachodnioeuropejską. Tak, niestety na zachodzie, tak, absolutnie. Ja pytam, a do naszych sąsiadów, do kogo nam jest najbliżej kulturowo? Czechów, może Słowaków? No, może to już niech będzie, że do Niemców. Nie, proszę państwa, najbliżej nam do Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, tam mamy najbliższy dystans kulturowy. Następnie do Rosjan. A potem dopiero mamy całą resztę, a do Niemców mamy 2,5 razy większy dystans kulturowy niż do Rosjan. I tak to wygląda z tych badań globalnych. One są oczywiście gigantycznym uproszczeniem. Proszę o tym cały czas powiedzieć, że to są tylko pewne średnie wartości. A polska kultura jest typowa dla tego, co się nazywa w badaniach kulturoznawczych kręgiem kultur Europy Wschodniej. I tak funkcjonujemy w tych wszystkich klasyfikacjach. Mamy świetny tekst. Mamy świetny tekst i w Kolonii Polonii pracuje doskonała badaczka tego tematu. Małżeństwa polsko-niemieckie są oddzielnym tematem, ponieważ one mają gigantycznie długą tradycję. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że właściwie od XVIII wieku jest to trend bardzo silny, który pokazywał się na obszarach najpierw mieszanych etnicznie, na przykład na Górnym Śląsku. A także później po zaborach Polski na tych terenach. Także to jest bardzo długa tradycja. Tam są podane statystyki dotyczące małżeństw. No w każdym razie Polki zawsze są w pierwszej trójce najchętniej wybieranych żon przez Niemców. To się tam czasami zmienia, czasami spadają na drugie lub trzecie miejsce, ale jesteśmy zawsze w tej pierwszej trójce. To wynika, pani nie pyta, skąd się dobierze, czy o to mnie pani pyta?
O Jezu, no takich to ja nie wróżę z pustu. Ani nie mam kuli szklanej, ani kryształowej. Nie, oczywiście, że różnice kulturowe w małżeństwach mogą narobić sporo zamieszania. Ja myślę, że bardzo wiele osób, które funkcjonuje w takich związkach, o tym doskonale wie. Wydaje mi się, że jeszcze gorsze są relacje między rodzinami. To znaczy z reguły jest, to jest udowodnione, że małżonkowie się dużo lepiej ze sobą dogadują, mimo tych gigantycznych, jeżeli są gigantyczne, albo średnich, jeżeli są średnie lub małych, różnic kulturowych, niż na przykład małżony z rodziną swojego współmałżonka. Tu dochodzi bardzo często do konfliktów. Na przykład z badań dotyczących polskiego małżeństwa wynikało, że mąż był cały czas wściekły na żonę, że ona jest inną kobietą, innym człowiekiem, jak są w miejscu zamieszkania w Niemczech, a staje się inną osobą, kiedy znajduje się w Polsce przy swojej mamie, siostrach, kuzynkach i ciotkach. Tak? I rodzą się takie napięcia, ale ja myślę, że w małżeństwach te napięcia no to są tak związane z tym, o czym mówiliśmy tutaj. Natomiast specyficzna jest sytuacja dzieci, oraz druga rzecz to są właśnie relacje z rodziną. Tak? I tutaj te konflikty na pewno są, mają dużo większą częstotliwość niż w innych związkach monokulturowych. I myślę, że Państwo doskonale też wiedzą, że ludzie, którzy decydują się na małżeństwo właśnie takie międzykulturowe, to obie strony mają tego świadomość. To nie jest żadna rzecz, która się znienacka objawi, mimo że znienacka objawić się mogą jakieś sytuacje. Ale jednak mamy w sobie to, że myślimy, zanim pomyślimy, co za wredny człowiek, to pomyślimy, aha, coś tu, tutaj coś nie zagrało, być może z innego powodu. Tak, bo taką mamy świadomość. Rodziny najczęściej nie mają tej świadomości. No. A tak to nie potrafię powiedzieć, jak to statystycznie wygląda, ale z tego, co pisała autorka naszego tekstu, tam nie wynikało, żeby to był podstawowy problem, który prowadzi do rozpadku związku małżeńskiego.